Łukasz Kocur, dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam także na naszą dzisiejszą rozmowę Echo 24. Bardzo dużo, proszę Państwa, w tym studiu rozmawiamy na temat uchwały antysmogowej, w prostej linii oczywiście dotyczącej zdrowia, a także życia mieszkańców Dolnego Śląska. Statystyki są zatrważające, ponieważ często przywołujemy również miasta takie jak Kraków, Poznań, czy nawet odwołujemy się do państwa środka, jeżeli chodzi o rzeczywiście poziom zanieczyszczenia. Od wielu, wielu lat jednak zarówno region Dolnego Śląska, jak i Urząd Miasta Wrocławia prowadzi bardzo konsekwentną politykę, która ten stan rzeczy ma najnormalniej w świecie zmienić. Już na jesień zaplanowane jest kolejne głosowanie z ramienia Wojewódzkiego Sejmiku Dolnośląskiego. Wtedy zobaczymy, czy uchwała antysmogowa wejdzie w życie w takiej formie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Nieprzypadkowo, jeszcze krótko Państwu dopowiem, w takiej formie, jakbyśmy sobie życzyli, bo ponieważ za nami, między innymi, zbieranie podpisów od samych mieszkańców Wrocławia. Z drugiej strony, bardzo intensywne, na wysokim poziomie konsultacje, jak taka uchwała powinna wyglądać. Pytanie najważniejsze, czy uchwała, która zostanie przegłosowana, będzie możliwa do wdrożenia w życie, czy rzeczywiście nie odbiega od naszej rzeczywistości. Dziś moimi Państwa gośćmi w naszym studio są pani Magdalena Piasecka, wiceprezydent miasta Wrocławia. Dzień dobry pani prezydent, witam bardzo serdecznie. A także pani Beata Herenda, zastępca dyrektora Biura Ochrony Przyrody i Klimatu z ramienia Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miasta Wrocławia. Dzień dobry pani dyrektor również. Witam serdecznie. Ponowię w takim razie pytanie pani dyrektor rzeczywiście i pani prezydent, bo państwo zawsze mocno na to zwracacie uwagę, po tych konsultacjach nawet z Urzędem Marszałkowskim, żeby to, co zostanie przegłosowane, było po prostu realne. To znaczy, jak ta rzeczywistość nasza z walką ze smogiem wygląda dziś z ramienia samej administracji wrocławskiej? Przede wszystkim uchwała antysmogowa jest obecnie jeszcze w procesie konsultacji. Do końca października można zgłaszać swoje uwagi. Miasto Wrocław wystosowało swoją opinię na temat uchwały, zwracając uwagę tak naprawdę na trzy główne punkty. Pierwszy punkt dotyczył możliwości wprowadzenia pieców klasy piątej w miejscach wykluczenia energetycznego, bo uchwała antysmogowa kierowana jest tak naprawdę do mieszkańców Wrocławia, czyli do tych, którzy użytkują dany piec. Zatem musimy pamiętać o tych, których stać jest na wymianę źródła ciepła, ale również i tych, których na tą wymianę po prostu nie stać. Stąd też nasz postulat, aby w miejscach, które są wykluczone energetycznie, była możliwość prowadzenia pieców klasy piątej. To był pierwszy postulat. Drugi postulat dotyczy zachowania możliwości stosowania biomasy, czyli urządzeń na biomasę, bo uważamy, podobnie jak wszystkie dyrektywy unijne, że biomasa, owszem, powoduje zanieczyszczenia, ale nie są one aż tak szkodliwe. I trzeci postulat dotyczył etapowania tejże uchwały i wydłużenia procesu wdrażania uchwały. Podawaliśmy rok 2027, Urząd Marszałkowski podawał rok 2024, a argumentujemy to tym, aby mieszkańcy mieli czas na przygotowanie się do zmiany źródła ciepła, też w kontekście finansowym. Także, żeby nie odbywało to się bardzo szybko, tylko aby wydłużyć ten czas właśnie na zmianę źródła ciepła. I zwracaliśmy też uwagę tak naprawdę na żywotność pieca. Osoba, która w tym roku zakupiła piec, nawet bez żadnej klasy emisyjności, żeby jednak miała 5 do maksymalnie 10 lat na wymianę tegoż źródła ciepła. Stąd takie, a nie inne sugestie dotyczące samej uchwały zaproponowanej przez marszałka. Sugestie, które miejmy nadzieję w prostej linii rzeczywiście muszą zostać wzięte pod uwagę, ale gdybyśmy chcieli jeszcze rozłożyć na czynniki pierwsze to, co też kryje się za uwagami Urzędu Miasta Wrocławia, które dotyczą szczegółowych rozwiązań, kiedy faktycznie mówimy o poszczególnych etapach, to jest tak, że na samych mieszkańców będą nałożone jakieś kary, czy może po prostu bardzo mądrze też to monitorować? To znaczy wiemy, że pojawiają się różne możliwości od rzeczywiście personalnej obecności strażnika miejskiego, po choćby nawet monitorowanie poprzez najnowsze rozwiązania technologiczne, co też w tych piecach, prawda, w najbliższej perspektywie lat po prostu się znajdzie. Wiemy również, bardzo krótko jeszcze dopowiem, że chcecie Państwo zwrócić uwagę na to, skąd te paliwa przychodzą, to znaczy rzeczywiście czy te certyfikaty są odpowiedniej jakości i tam u źródła poszukać, a nie każdego mieszkańca, prawda, przysłowiowo sprawdzać.
Tak, dokładnie. Tutaj generalnie w samej uchwale antysmogowej chodzi o rodzaj instalacji, czyli bardzo ważne jest, aby ta instalacja była instalacją niskoemisyjną, wysokosprawną, instalacja spalania paliw, no i w dalszej kolejności rodzaj paliwa. W tej chwili mamy, jeśli chodzi o instalacje, mamy normy, mamy rozporządzenie, które weszło 1 października tego roku, więc tutaj już jest pewien rodzaj aktu prawnego, który reguluje te kwestie, natomiast jeszcze nie mamy aktu prawnego, który regulowałby, wprowadzałby normy dla paliwa stałego, tutaj konkretnie dla węgla. W tej chwili nawet przy kontrolach trudno jest sprawdzić i odnieść się do jakości paliw. W związku z tym wiadomo, że ma to wpływ bezpośrednio na jakość powietrza i na to, co jest emitowane w procesie spalania paliw, generalnie węgla. Także tutaj na pewno oczekujemy na takie rozporządzenia, na takie akty prawne wydane przez rząd, które na pewno byłyby bardzo pomocne w samym procesie spalania. No i oczywiście taki bardzo ważny problem to jest spalanie odpadów. Gdyby wyeliminować spalanie odpadów, na pewno ta jakość powietrza byłaby znacząco lepsza. W tej chwili mamy kontrolę strażników miejskich, którzy mają uprawnienia i kontrolują spalanie i samoczynnie, i również na wnioski, na telefony, na interwencje konkretne sąsiedzkie, czy innych mieszkańców, czy ktoś, kto zauważy, wchodzą, kontrolują, starają się sprawdzić, czym w zasadzie ci właściciele palą i co wkładają do tych pieców. Mają takie uprawnienia na szczęście z ustawy o odpadach i również z ustawy o ochronie środowiska. Panie prezydento, między słowami gdzieś wybrzmiało, ale chciałbym jeszcze podpytać o ten kolejny wątek, czyli wprowadzenia tych certyfikatów kotłów na paliwa stałe i paliwa węglowe. To też wynikło w prostej linii z tych konsultacji, które za nami? To nie wynikło z konsultacji, ale tak naprawdę z prośby, która została wystosowana dokładnie rok temu przez prezydenta Dutkiewicza do ministra Szyszko, gdzie zwracał uwagę na problem smogu i prosił o to, aby również rząd rozważył kilka postulatów. Jednym z tych postulatów właśnie było to, aby wprowadzić certyfikację tak naprawdę dotyczącą kotłów. Kolejna prośba dotyczyła paliw. Prawda? Zatem wiemy, że są to rozwiązania systemowe i kilka z tych postulatów, które były wystosowane do ministerstwa, są obecnie realizowane, co bardzo cieszy, bo będzie nam łatwiej implementować pewne rozwiązania na terenie Wrocławia. Mowa była także o tej powinności dopuszczenia korzystania z instalacji, w których spalane są paliwa stałe, ale w miejscach, gdzie nie ma tych technicznych możliwości podłączenia mieszkania albo no, nieraz są takie przypadki, że też całego domu do tej sieci ciepłowniczej, o której Państwo też często przypominacie. Wtedy znowu musimy powiedzieć o tym korzystaniu eksploatacji z kotłów piątej klasy. Ale czy to jest też taka możliwość, że one muszą być piątej klasy? Czy można też iść na kompromis na tym poziomie? Tak, w tej chwili mamy również rozporządzenie unijne w sprawie ekoprojektu, gdzie już są założone dla nas wymagania, należymy do Unii, w związku z tym będziemy musieli te wymagania również spełniać. I tutaj bardzo, bardzo ważne jest, aby podkreślić, że kotły klasy piątej są uwzględnione właśnie w rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu i te wymagania dla kotłów będą musiały być również spełnione dla nas, dla Polski, i również dla Wrocławia. I to będzie 2020 rok, jeśli chodzi o kotły niskoemisyjne. A proszę powiedzieć, że gdybyśmy chcieli troszeczkę na przyszłość porozmawiać, czy również sposób dofinansowania tym, czym ludzie będą palili, też może się na jakimś etapie pojawić. To znaczy, bo kiedy faktycznie już rozmawiamy w kategoriach najwyższej klasy, piątej generacji tych kotłów, piątej klasy, no to wtedy przez te najbliższe kilka lat stopień ubóstwa chyba aż tak dobrze nam się nie zmieni w naszych warunkach. Nie tyle może nawet samej aglomeracji, ale popatrzmy też szerzej w skali całego regionu. Czy tego typu rozwiązania również są brane pod uwagę? Niestety skończył nam się program Kawka. Mówimy to zawsze w tym studiu niestety, bo on idealnie wpisywał się w tą politykę. Tak, ale proszę dać mi uzupełnić tą informację. Projekt Kawka skończy się, natomiast padła deklaracja i absolutnie będziemy realizować Kawkę Plus, czy też Kawkę Miejską. Zatem do przyszłego
przyszłego roku. Mamy jeszcze zabudżetowane 5 milionów złotych na wymianę źródła ciepła. W tym roku, dodam, skończyły się już pieniądze z tego montażu finansowego, który był przeznaczony na Kawkę i z budżetu miasta już przeznaczyliśmy ponad 1 700 000 złotych i absolutnie Kawka będzie nadal realizowana na bardzo podobnych zasadach, które funkcjonują obecnie. Chcemy, aby każdy mieszkaniec, który chce wymienić źródło ciepła, mógł mieć taką możliwość. Zatem musimy kontynuować Kawkę i będziemy, bo zakładamy, że rocznie chcielibyśmy bardzo wymienić około 2000 pieców. Zatem jeżeli mieszkańcy chcą sięgnąć po taki mechanizm dofinansowania wymiany źródła ciepła czy podłączenia do sieci, absolutnie musimy im to zapewnić. Bardzo dobrze i też dziękuję Pani Prezydent, że zwróciła Pani na to uwagę, bo skoro mamy Kawkę Plus, to przy okazji również wcześniej Pani Prezydent powiedziała, że konsultacje jeszcze trwają. To też ważne sprostowanie, kiedy użyłem sformułowania, że one już za nami. A mówię o tym, proszę Państwa, nieprzypadkowo. Proszę, zobaczmy w takim razie, jak te konsultacje na dniach teraz zorganizowane zostały w samym Wrocławiu. Antysmogowa kampania na ulicach Wrocławia wystartowała. Jeden z billboardów, który ma na celu apelować do radnych Wrocławia i radnych Sejmiku Samorządowego o to, by przyjęli założenia uchwały antysmogowej, można oglądać przy ulicy Długiej. Billboard, który w tej chwili odsłoniliśmy, przedstawia radnych w tumanach smogu. Ufamy, że ten smog nie zaczadzi ich umysłów i będą w stanie podjąć świadome i mądre decyzje w interesie nas wszystkich dla zdrowia mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Według statystyk zanieczyszczone powietrze każdego roku zabija w naszym regionie nawet 3000 osób. Dlatego przedstawiciele Dolnośląskiego Alarmu Smogowego uważają, że kampania antysmogowa jest konieczna. We Wrocławiu, ale i na całym Dolnym Śląsku mamy poważny problem z jakością powietrza i skutkuje to zarówno zgonami, wyliczono, że jest to około 3000 osób ginących w wyniku smogu na Dolnym Śląsku. Mamy też choroby, mamy też straty gospodarcze związane z absencją chorobową, z kosztami leczenia. Nas po prostu na to nie stać. Powinniśmy zainwestować w czyste powietrze. W ubiegłym tygodniu prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz zadeklarował, że miasto wypowiada wojnę smogowi. Maszerujemy w kierunku zwalczenia niskiej emisji we Wrocławiu. Doprowadzimy do tego, że najdalej w 2023 roku będziemy spełniać wszystkie normy w tym zakresie dotyczącym niskiej emisji. Ale potem maszerując dalej, chcielibyśmy na dużym poziomie zgody społecznej wykluczyć we Wrocławiu piece węglowe i to się powinno stać do roku 2028. To nie wszystkie działania, które w celu poprawy jakości powietrza ma zamiar realizować Urząd Miejski Wrocławia. Chcemy wprowadzić lekcje wychowawcze, w których nauczyciele będą uczyć, jak ważna jest ekologia i jak ważna jest walka ze smogiem już od najmłodszych lat. Kolejną rzeczą, którą chcemy realizować, to jest przede wszystkim zachęcanie dyrektorów żłobków oraz przedszkoli do tego, by sami codziennie sprawdzali stan jakości powietrza we Wrocławiu i podejmowali decyzję, czy organizować zajęcia na zewnątrz, czy pozostać właśnie w siedzibie szkoły. Jak podkreślają przedstawiciele Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, również i mieszkańcy mogą zadbać o jakość powietrza. Dolnoślązacy przede wszystkim powinni zwracać uwagę na to, co wrzucają do pieca. Palenie odpadami typu guma, typu jakieś ramy okienne, odpady drewniane nawet takie z mebli. To wygląda, że to drewniane, ale to są lakiery, więc to wszystko niestety po spaleniu powoduje dodatkowe trucizny, które są emitowane i to są bardzo groźne, straszne trucizny, typu dioksyny, furany. Z racji trwającego już 3 tygodnie sezonu grzewczego Straż Miejska przeprowadza kontrolę, by sprawdzić, czym w piecach palą wrocławianie. W tym roku od 1 października do 22 października przeprowadziliśmy 279 kontroli. W 10 przypadkach stwierdziliśmy naruszenie tych przepisów. Musieliśmy w 8 przypadkach ukarać sprawców mandatami. W 2 przypadkach skończy się to wnioskiem o ukaranie do sądu. Spalanie odpadów równa się utracie do 500 zł, bo tyle może wynosić mandat za takie wykroczenie. Jak widać po kontrolach strażników miejskich oraz obserwacjach przedstawicieli Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, wiedza i świadomość wrocławian co do smogu jest coraz większa. Prowadzimy teraz zbiórkę podpisów na skrzyżowaniu ulicy Świdnickiej i Oławskiej codziennie w godzinach od 15 do 17 i widzimy, że zainteresowanie tym problemem i świadomość społeczna mieszkańców i mieszkanek Wrocławia jest bardzo duża. Ludzie sami przychodzą do nas, żeby się podpisać.
Radni Sejmiku Województwa, do których m.in. apelują pomysłodawcy kampanii, mają głosować nad wprowadzeniem uchwał antysmogowych w listopadzie. Obecnie trwają konsultacje dotyczące trzech projektów. Piotr Błachut, Echo 24. Panie prezydent, przed tym programem powiedzieliśmy pokrótce o założeniach wrocławskiego programu antysmogowego. Mamy już tą perspektywę czasową jasno nakreśloną. O tym chcemy oczywiście, aby telewizowie bardzo pamiętali, ale chyba jednym głosem możemy wspólnie powiedzieć, jak dużo zależy od świadomości samych mieszkańców. No właśnie, i też z drugiej strony od tej polityki uświadamiania, która jest też tak bardzo intensywnie prowadzona na przestrzeni ostatnich miesięcy. To taki chyba niepisany priorytet, zaryzykuje pytanie. Jak najbardziej tak i chcemy nadal edukować mieszkańców i uświadamiać im, że tak, problem smogu jest problemem szalenie ważnym. To jest problem nie tylko Wrocławia, ale problem całej Polski. Natomiast zacznijmy od swojego podwórka i edukacja jest kluczowa, zwłaszcza od najmłodszych lat. Ja kampanie promocyjno-informacyjne również, bo też zabiegamy o środki na takie kampanie i będziemy uświadamiać mieszkańców, jak ważne jest to, czym palisz w piecu i zastanówmy się, jak zaczynamy na przykład rzucać śmieci. Oprócz tego kampanie w szkołach i przedszkolach. Chcemy wprowadzić system godzin wychowawczych, gdzie będziemy uczyć czy tłumaczyć naszym młodym wrocławianinom, jak ważne jest czyste powietrze w mieście. Oprócz tego będziemy mieć gorącą prośbę do dyrektorów żłobków oraz przedszkoli, aby codziennie monitorowali stan powietrza w mieście i decydowali, czy dane zajęcia będą mogli przeprowadzać na zewnątrz, czy też lepiej będzie pozostać w budynku przedszkola czy też żłobka. Wiemy, że jest to długotrwały proces, natomiast dążymy do tego, by zacząć mieścić się w normach, zatem jest to nasz cel i miejmy nadzieję, że osiągniemy go w przeciągu kilku lat. Proszę, pozostajmy jednak przy tym wątku na dłużej, bo chciałem jeszcze podpytać o kolejne etapy realizacji tego programu, to znaczy być może jakiś taki system zachęt dla samych mieszkańców, który jest już na naszych oczach po prostu wdrażany i gdzieś tam może nawet próbowany jeszcze w samym Wrocławiu. System zachęt jest na pewno bardzo, bardzo istotny, chociażby dlatego, żeby tych mieszkańców nie pozostawić bez wsparcia. Tutaj już wspomniany program Kawka, który kończy się, ale będzie w dalszym ciągu podejmowany i kontynuowany może na tych samych albo na innych zasadach. Jest to rozważane, analizowane. Także tutaj ten system zachęt jak najbardziej będzie funkcjonował. Myślimy też o najuboższych mieszkańcach, żeby ich wspomóc również w tym procesie przejścia z ogrzewania węglowego na ogrzewanie bardziej ekologiczne. I również trwają rozmowy z Fortum, z dostawcami ciepła, aby też umożliwić mieszkańcom jakieś z tego tytułu bonifikaty, jakieś ulgi, jeżeli zdecydują się, jeżeli podejmą taką decyzję w stronę przejścia na ogrzewanie właśnie inne, w tym przypadku akurat z ciepła sieciowego. A pani dyrektor, możemy na dzień dzisiejszy jeszcze, zanim ta uchwała zostanie przegłosowana, powiedzieć o jakichś konkretnych sposobach i formach, no właśnie, dofinansowania wymiany pieców węglowych, czy jakieś kwoty konkretne już gdzieś się tam pojawiły? Cały czas trwają rozmowy nad programem ograniczania niskiej emisji, który został do nas skierowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to program, który jest skierowany do całego województwa dolnośląskiego i na tę chwilę jest to 50 milionów dla całego województwa. Chcielibyśmy na rok 2018 to musimy powiedzieć. Urząd Marszałkowski zapewnia, że kolejne 50 milionów także się znajdzie. Tak, liczymy na wsparcie Urzędu Marszałkowskiego oczywiście w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. Mamy również program RPO dla obszaru funkcjonalnego, zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Tutaj również będziemy się kierować i również analizujemy ten program. Także wszelkie możliwe programy, wszelkie środki finansowe, które mogłyby być skierowane na ten cel poprawy jakości powietrza, będą na pewno rozważane i będziemy podejmować i sięgać po te środki. Zachęcamy w takim razie w skali całego Dolnego Śląska, bo proszę Państwa, naprawdę warto. Warto, ponieważ chcemy przecież wszyscy oddychać czystszym powietrzem. Pani prezydent, na koniec naszej rozmowy, ja chciałbym jeszcze podpytać o taki całościowy może obraz rzeczywiście tych konsultacji i tego, co głośno było omawiane przez ostatnie miesiące we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli rozdzielić program antysmogowy, a uchwałę antysmogową, według opinii i diagnozy pani prezydent, na co jeszcze warto te kolejne mocne akcenty położyć przed wspomnianym głosowaniem? Jest coś może jeszcze, o czym nie powiedzieliśmy?
Znaczy, ja mam wrażenie, że my idziemy absolutnie wszyscy w dobrym kierunku. Nasze sugestie związane były z tym, aby projekt uchwały był realny do zrealizowania. Położyliśmy na stół kilka obaw, natomiast to, czy zostaną one uwzględnione i czy nasza opinia spotka się z akceptacją sejmiku, oczywiście to zależy, to głosowanie pod koniec listopada pokaże. Choć wszystko na to wskazuje, bo kompromis bardzo trudno w tej materii Ale znaleźć. Również podczas konsultacji społecznych, w których miałam przyjemność uczestniczyć z panem marszałkiem, pewne elementy były bardzo podobne do naszych sugestii. Zatem powiem tak, nasza opinia była właśnie podparta opinią mieszkańców i stąd wystosowaliśmy ją do marszałka. Natomiast jeszcze tak gwoli uzupełnienia dodam, że dużo nacisków pojawiło się podczas konsultacji i te naciski dotyczyły na przykład inwentaryzacji pieców w mieście. I nie ukrywam, że pochyliliśmy się nad tym tematem i rozpoczniemy taką inwentaryzację pieców od przedmieścia Oławskiego, żeby zbadać dokładnie, ile tak naprawdę tych pieców na tym terenie mamy i potem metodologię i ten model przenosić na dalsze obszary miasta. My dokładnie wiemy, jak wyglądają te czarne plamy w mieście, czyli tam, gdzie mamy największe skupisko pieców węglowych i zacznijmy od tych najbrudniejszych części miasta i potem przesuwajmy się kawałeczek po kawałeczku, tak aby móc wymieniać źródła ciepła. Bądźmy, proszę Państwa, w takim razie gotowi na wprowadzenie zakazu stosowania paliw stałych, na przykład węgla i drewna. Od stycznia 2024 roku, tu oczywiście jeszcze też ta data może ulec zmianie wstępnie, zarówno Wrocław, całą aglomerację, jak i Dolny Śląsk to po prostu czeka. Bardzo Panią dziękuję w takim razie za wizytę w naszym studio. Dziś podczas wieczornej rozmowy Echo 24 obecni byli Pani Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia, a także Pani Beata Herenda z ramienia Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miasta Wrocławia. Również dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję Państwu za obecność, a za chwilę kolejna porcja informacji z naszego regionu w serwisie informacyjnym. Do zobaczenia.